Dzień dobry. Jesteśmy w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Będziemy studiować Słowo Boże i mamy sezon z Listu do Hebrajczyków. A tytuł dzisiejszego studium to Obiecany Syn. Ze mną w studiu są Mateusz. Dzień dobry. Jakub. Dzień dobry. I Dawid. Dzień dobry. A ja jestem Radosław. Mateusz, czy mogę Cię prosić o modlitwę? Oczywiście. Drogi Panie Boże, dziękujemy Ci za to studium. Dziękujemy Ci za to, że zbierasz nas w tak wspaniałym miejscu, w tym studio. Prosimy Cię o to, byś poprowadził tą lekcję według Twojej woli i byś pobłogosławił nasze umysły. W imię Jezusa Chrystusa. Amen. 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 Myślę, że pamiętacie pierwszą historię Biblii, w której to Bóg stwarza świat, człowieka, a później niestety ten człowiek grzeszy. Tak się składa, że Pan Bóg nie zostawił człowieka samego, lecz obiecał przyjście potomka. I dzisiaj właśnie będziemy rozmawiać o tej obietnicy potomka. Na początku oczekiwali na niego Adam i Ewa, później dalej Abraham, Dawid i inni, aż w końcu my znajdujemy się w liście do Hebrajczyków, który właśnie o tym potomku mówi. Dlatego otwórzmy list do Hebrajczyków i przeczytajmy pierwsze 4 wersety. Kuba, czy mógłbym Cię prosić? Wielokrotnie wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Ostatniu ukresu tych dni przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszech rzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem Jego istoty i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. I stał się o tyle możniejszy od aniołów, o ile znamienitsze od nich odziedziczył imię. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na tą frazę ukresu tych dni. Na niej skupimy się na samym początku, później będziemy studiować i dalsze fragmenty właśnie z tego, co Kuba przeczytał. Ale teraz skupimy się właśnie na tym wyrażeniu ukresu tych dni. Biblia używa jeszcze innych podobnych określeń, na przykład dni ostateczne, dni ostatnie, pod koniec czasów i tego podobne, na określenie właśnie pewnego momentu czy pewnych momentów w dziejach historii ludzkości. I warto, żebyśmy dowiedzieli się, zbadali biblijnie, jaki moment czy jakie momenty Biblia ma na myśli. Kiedy według Biblii zaczęły się dni ostateczne? Kiedy jest kres dni? Poszukajmy wspólnie odpowiedzi na to pytanie. Myślę, że musimy rozróżnić dwa okresy, w których odbywają się dni ostateczne. Bo jak wiadomo, w filozofii żydowskiej historia nie jest ciągła, ale zatacza koło. I trzeba na to zwrócić uwagę, że mogą dzielić się po prostu na różne ery. I możemy sobie taką pierwszą erę ustalić, taką erę przedmesjańską, gdzie kończy się ona na właśnie przyjściu Chrystusa i On kończy tę erę, a potem jest kolejna era, w której my już jesteśmy i zaczynają się dni ostateczne już po 1844 roku, gdzie właśnie możemy rozróżnić, warte jest to zwrócenie uwagi, rozważenia to, czy tak jest, czy nie. Może ktoś ma inny pogląd, więc myślę, że to jest warte do przebadania. Jeśli dobrze zrozumiałem, mówisz, że u Żydów istnieje takie pojęcie cykliczności czasu. Tak, cykliczności czasu. I na podstawie tego sądzisz, że możemy rozgraniczyć na pierwszy czas ostateczny, tak, i drugi czas ostateczny. Tak, dokładnie. No my dzisiaj raczej szukamy tego pierwszego, bo rozmawiamy o Chrystusie, który był na długo przed rokiem 1844. Dlatego kiedy nastał ten pierwszy czas ostateczny? Tego szukamy. Myślę, że mógłbym przytoczyć jeden tekst z Dziejów Apostolskich 2, 16 i 17 i tam myślę, że to będzie szerzej opisane twoje pytanie. Ale tutaj jest to, co było zapowiedziane przez proroka Joela. I stanie się w ostateczne dni, mówi Pan, że wyleję ducha mego na wszelkie ciało i prorokować będą synowie wasi i córki wasze. I młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy wasi śnić będą sny. Dziękuję. Czy ktoś może rozumie, o co chodzi w tym wersecie, w tych wersetach? Ciekawe jest to, że właśnie prorok Joel nie podaje konkretnej daty, ale wydarzenia,
które wskażą nam po prostu te dni ostateczne, jak to dokładnie słownie wskazuje nam. I to będą właśnie te sny, różne rodzaju wydarzenia duchowe, które Bóg nam daje. I co ciekawe, podkreśla działanie Ducha Świętego w tym wszystkim, gdzie na przykład możemy to bardzo dobrze zobaczyć, że właśnie po przyjściu Jezusa Chrystusa, Kościół apostolski, kiedy jeszcze właśnie żyli apostołowie, uczniowie Jezusa, bardzo szybko się rozrastał. I pomimo ograniczeń, wiadomo, że były warunki sprzyjające, ale i tak w takim czasie rozniesienie się takich myśli ideologicznych i przyjęcie, co najważniejsze, ich przez taką grupę ludzi było czymś naprawdę fenomenalnym. I myślę, że to jest bardzo czyste wskazanie na to, że to był ten czas, że to były te dni ostateczne. Dziękuję bardzo. Dokładnie właśnie widzimy, że apostoł Piotr tutaj w tej przemowie mówi, że dni ostateczne już nastały wtedy, jak Kuba powiedziałeś, gdy został wylany Duch Święty na pierwszych uczniów Pana Jezusa. Czy ktoś jeszcze ma może jakąś myśl w tej kwestii? Myślę, że warto jeszcze raz przytoczyć tutaj tekst z listu do Hebrajczyków. Jest to pierwszy rozdział, pierwszy werset oraz drugi. No i tutaj mamy wyraźnie napisane, że kres tych dni to jest okres, w którym właśnie Jezus był na tej ziemi i w postaci człowieka właśnie był wśród ludzi. Dziękuję serdecznie. Więc wiemy już, kiedy te dni ostateczne nastały. A teraz myślę, że zastanowimy się nad kwestią, co Bóg obiecał uczynić swojemu ludowi w dniach ostatecznych. I przeczytamy kilka wersetów, kilka fragmentów ze Słowa Bożego. Będzie to fragment z Księgi Liczb, z rozdziału 24, wersety od 14 do 19 oraz z Księgi Izajasza, z rozdziału 2, wersety od 2 do 3. Teraz oto ja idę do mego ludu, lecz chodź i ty, a powiem ci, co ten lud uczyni twemu ludowi w przyszłości. I wygłosił swoje proroctwo, mówiąc: słowo Bileama, syna Beora, słowo męża o otwartym oku. Słowo tego, który słyszy słowo Boga, który zna myśl Najwyższego, który ogląda widzenie Wszechmocnego, który pada, lecz z otwartymi oczyma. Widzę go, lecz nie teraz. Oglądam go, lecz nie z bliska. Wzejdzie gwiazda z Jakuba, powstanie berło z Izraela i roztrzaska skronie Moabu, ciemię wszystkich synów Seta. Edom stanie się jego dziedzictwem, Seir będzie dziedzictwem swoich wrogów, Izrael zaś nabierze mocy. Władca wywodzić się będzie z Jakuba, wygubi resztki z miasta. Dziękuję bardzo. A teraz Dawid przeczyta fragment z Księgi Izajasza. I stanie się w dniach ostatecznych, że góra ze świątynią Pana będzie stać mocno jako najwyższa z gór i będzie wyniesiona ponad pagórki, a tłumnie będą do niej zdążać wszystkie narody. I pójdzie wiele ludów, mówiąc: pójdźmy w pielgrzymce na górę Pana do świątyni Boga Jakuba, i będzie nas uczył dróg swoich, abyśmy mogli chodzić jego ścieżkami, gdyż z Syjonu wyjdzie zakon, a słowo Pana z Jeruzalemu. Porozmawiamy teraz o tych dwóch fragmentach, zaczynając od Księgi Liczb. Jest nam przedstawiona historia Bileama i Balaka. Czy pamiętacie może, o co chodziło w tym wydarzeniu? Co wtedy działo się w Izraelu? W tekście z Liczb można zauważyć, że Bóg obiecał wzbudzić króla, który pokona warków swojego ludu, i można ten fragment zauważyć w tekście z Kolosan 2:15. Rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności i wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim triumf nad nimi. Bardzo ciekawy według mnie to jest ten werset, który koreluje bardzo ładnie z tym z Księgi Liczb, ponieważ uważam, że nie dość, że to jest bardzo ciekawy fragment w Księdze Liczb, ponieważ też pokazuje nam mniej więcej, jak wyglądało widzenie proroków. Właśnie mam tutaj wskazane, że prorok po prostu padał z otwartymi oczyma i widział to, co po prostu Bóg chciał mu przekazać. I to jest wspaniałe, że mówi o gwieździe Jakuba, wychodzącej z domu Jakuba, i pokazuje on na to, to jest właśnie bardzo fajnie ujęte, że on tam jakby jest, ale on jeszcze nie widzi do końca. Jest to wskazane, że zobaczył coś, ale nie do końca być może rozumie to, co widzi, albo jest wskazane to, co się zadzieje. I być może on widzi właśnie tam omawianego dzisiaj Chrystusa.
po prostu jako Boga, który zniszczy Moab. Ale co ciekawe, to właśnie też Biblia często wskazuje nam na podwójne wypełnienie na przykład się tego typu proroctw, bo z jednej strony Moab może być zniszczony przez najzwyczajniej w świecie wojnę z Izraelem, ale też to jest może taki typ na szatana, który właśnie chce skusić Izraelitów poprzez na przykład wysłanie Moabitek do obozu Izraela. Właśnie w tym wersecie, który przeczytał Mateusz, widać tutaj to odniesienie. I tak jak Kuba powiedziałaś, Moabici w tej historii zachęcali Izraelitów do grzechu poprzez nierząd. Szatan również jest tym, który kusi, który zachęca do grzechu i został przez Chrystusa w dniach ostatecznych pokonany. Przejdźmy może teraz do omówienia kolejnego fragmentu z Księgi Izajasza, który mówi o tym zdążaniu wszystkich narodów na górę, gdzie znajduje się świątynia Pana. Jak możemy rozumieć te słowa? W wersecie drugim mamy napisane, że świątynia Pana będzie stać mocno jako najwyższa z gór. No i świątynie zawsze były właśnie budowane na górze, a tutaj mamy wyraźnie napisane, że będzie najwyższa, czyli Bóg będzie też tym najwyższym Bogiem i żaden inny Bożek nie będzie nad nim, po prostu On jest tym najważniejszym. Tak jest. I to miało właśnie stać się w dniach ostatecznych. I w jaki sposób zobaczyliśmy wypełnienie tego proroctwa? Myślę, że fragment z Ewangelii Świętego Jana by idealnie rzutował na fragment, który przeczytał właśnie Dawid, na wyższość Boga. Więc dlatego w tej chwili go przeczytam. A gdy ja będę wywyższony ponad ziemię, wszystkich do siebie pociągnę. Dziękuję. Te słowa oczywiście odnoszą się do Pana Jezusa, do tego, co On uczynił dla nas na krzyżu. I rzeczywiście Jego śmierć jest tym, co pociągnęła tak wielu ludzi. Jednak w jaki sposób to się dokonało tak bardziej szczegółowo? W jaki sposób ta śmierć Chrystusa mogła pociągnąć ludzi? Myślę, że to też było związane bardzo mocno z obietnicą Chrystusa, którą On dał uczniom, że pośle nam Pocieszyciela. I po prostu będą czynić cuda i w Jego mocy będą mogli czynić rzeczy niesamowite, czyli po prostu kolejny mamy dowód na to, że Jezus przyszedł w czasie ostatecznym dla nich. I także to się wypełniło dokładnie w czasie Pięćdziesiątnicy, kiedy właśnie apostołowie zaczęli mówić językami. Tak jest, widzimy obietnicę Ducha Świętego. Ducha Świętego, który również zachęcał i cały czas inspirował i wciąż inspiruje ludzi do głoszenia Ewangelii, do głoszenia tej śmierci i tego zmartwychwstania Chrystusa, które pociąga nas właśnie do Niego. Wróćmy teraz do listu do Hebrajczyków, do naszych pierwszych czterech wersetów z pierwszego rozdziału. Myślę, że nie mamy wątpliwości co do tego, o kim te wersety mówią. Mówią oczywiście o Panu Jezusie. I jaką charakterystykę Pana Jezusa widzimy w tych wersetach? Co dokładnie możemy się dowiedzieć o tej wspaniałej postaci? Możemy dowiedzieć się o tym, że Jezus jest doskonałym odblaskiem Boga w Jego obliczu i Jego istoty. Czy coś jeszcze? No na pewno także to, że dokonał oczyszczenia z grzechów poprzez swoją ofiarę. To jest w ogóle też bardzo wielki i wspaniały obraz. Jak gdzieś nie ostatnio usłyszałem, że nie można odmówić piękna tej historii, że po prostu Bóg wielki i potężny, który może zrobić dosłownie wszystko, oddał za nas swoje życie. Po prostu. I mogąc w ogóle sprzeciwić się temu, co wszystkiemu się działo, temu całemu upokorzeniu, temu biciu go, katowaniu wręcz, mógł się sprzeciwić i po prostu zrobić z nimi, co chciał, ale tego nie zrobił. Tak, a tutaj zostało zawarte to dosłownie w jednym zdaniu, prawda? Tak. Dawid? Podoba mi się, że Jezus jest właśnie odbiciem Boga, bo ludzie często rozróżniają Boga starotestamentowego i nowotestamentowego. Co nie jest prawdą, bo Bóg jest cały czas taki sam. No i właśnie przez to, że Jezus jest Jego odbiciem, widzimy, jaki jest Bóg. Był z nami tutaj na tej ziemi, przechadzał się tutaj właśnie wśród nas, leczył, chciał po prostu dla nas jak najlepiej. A Bóg starotestamentowy również taki jest. To nieprawda, że jest tym złym, który tylko każe nam się bać Go i uwielbiać Jego imię. Tak, rzeczywiście Jezus jest określany tutaj jako odbicie chwały Boga, odbicie Jego istoty. A czym jest chwała Boża? Myślę, że możemy wystosunkować takie porównanie do słońca,
że gdy patrzymy na słońce bez okularów, jesteśmy zwyczajnie oślepieni, a myślę, że Chrystus jest takimi okularami przeciwsłonecznymi. Gdy je zakładamy, możemy na nie spojrzeć i zobaczyć właściwie okrąg tego słońca, zobaczyć, co prawda niepełny, ale mniej więcej główny zarys tego, jakim Bóg jest wspaniałym stwórcą. Jeszcze uwielbiam to, że Jezus jest opisany jako ten, który zasiada po prawicy majestatu właśnie. Bardzo mi się podobało to, że w Kantyku Mojżeszowym Mojżesz, kiedy śpiewa tą pieśń po już pokonaniu Egipcjan przez Boga w morzu, on śpiewa, że prawica twoja właśnie pokonała. I to mi się właśnie zawsze tak kojarzy bardzo mocno z Jezusem, że się okazuje to, co ty mówiłeś, że Jezus i Bóg Starego Testamentu to jest dokładnie ten sam, ta sama persona, która po prostu chroni swój lud i jest w stanie dla niego zrobić wszystko. To jest dla mnie coś niesamowitego, że właśnie możemy widzieć Jezusa w każdym aspekcie, a właśnie w kwestii Eksodusu, to już myślę, że tam na pewno. Dziękuję. Mateusz? To, co dla mnie jest tutaj takim ogromnym właściwie w całym Piśmie Świętym, nie tylko w tym tekście, to jak Bóg przez niego przemawia. W sumie w większości historii, które czytamy, no, na całych kartach Pisma Świętego widzimy wspaniałą i ogromną moc Pana Boga, jak tylko przemawia przez swojego Syna. Tą ogromną jedność, o której wspominał Kuba i o tym, jak bardzo się mógł dla nas poświęcić poprzez swojego Ojca. Czy może ktoś z was ma jakieś doświadczenie, w którym Pan Bóg w jakiś sposób przemówił do was, albo coś wam pokazał, albo po prostu coś, co ukazuje, jaki Bóg tak naprawdę jest, tylko tak działając w waszym życiu? Więc jeszcze zanim przyjechałem na Rok dla Jezusa do Podkowy Leśnej, a skoro o tym mowa, Rok dla Jezusa jest to taki jakby bardzo podobny kierunek studiów, jaki mamy tutaj w Podkowie Leśnej, podobny do kierunku biblijno-pastoralnego. Również tutaj w Podkowie Leśnej możemy uczyć się o Jezusie, zaciśnie nasze relacje z Bogiem. Możemy się uczyć o wszystkich dziejach, które mamy opisane w Piśmie Świętym i o tym, jak bardzo one są dokładne i przemyślane przez lata. Bóg w moim życiu popchnął mnie do pewnej bardzo radykalnej decyzji w moim życiu, gdy miałem do wyboru pracę zawodową, bardzo, w zupełnie innym miejscu, w zupełnie innym kraju, lecz jednak Bóg tak mnie pokierował w moim życiu, że wybrałem Jego służbę. Sam zadecydował o tym, żebym ja tej pracy nie dostał. I rzeczywiście mój przyjaciel, którego serdecznie pozdrawiam z tego miejsca, modlił się o to, bym takiej pracy nie dostał. Dlatego jeśli ktokolwiek miałby wątpliwości, czy wybrać służbę dla Boga, czy jakąś pracę, niech się o to modli z całego serca. Kuba? Odnosząc się do tego pytania, które zadałeś, to właśnie ja chodzę za Bogiem już tak około 2 lata. I moje życie się zmieniło naprawdę diametralnie. I naprawdę warto iść za Jezusem. Bo wszystkie przykazania, które Bóg nam dał, każde z tych praw, każde z Jego zaleceń, które Jezus dał, a nawet czasami zaostrzeń, jest naprawdę zmieniające życie. Bo stosując się do tego wszystkiego, jakby przestajemy robić to, co powoduje konflikty. Bo zauważyłem, że przykazania Boże to nie jest coś, co nam tak po prostu czegoś zabrania. Tylko kiedy zaczynamy je przestrzegać, okazuje się, że kiedy nie świadczymy fałszywie, kiedy nie cudzołożymy, nie kradniemy, nie zabijamy, to życie staje się po prostu wiele lepsze. Dla każdego wkoło i dla ciebie. Zmniejsza to ilość konfliktów, zmniejsza to naprawdę, naprawdę wiele sytuacji, które nie są potrzebne w życiu najzwyczajniej w świecie. I to zmienia chodzenie za Jezusem. Że człowiek, pomimo tego, że nawet mogą ci dziać złe rzeczy, to sam z sobą czuje się lepiej, bo wie, że jest inaczej. Że jestem ktoś, kto wyrównał rachunek i dzięki któremu możesz iść za tą instrukcją, którą on dał. Dziękuję bardzo. Właśnie ten Jezus, który, jak mówicie, jest wciąż żywy w waszym życiu i działa, był żywy zawsze,
I list do Hebrajczyków twierdzi, że uczestniczył również w stworzeniu. W liście do Hebrajczyków czytamy, że Bóg stworzył wszechświat przez Jezusa. Powiedzcie, czy nie stoi to czasem w sprzeczności z innymi stwierdzeniami Biblii, a szczególnie Starego Testamentu, który określa Boga jako jedynego stworzyciela, jako jedynego Pana, a tu nagle w liście do Hebrajczyków pojawiają się stwierdzenia, że Bóg stworzył wszechświat przez Jezusa. Czy to się nie gryzie? Uważam, że nie ma żadnej sprzeczności właśnie z tym, że Jezus stworzył świat, ponieważ w Hebrajczyków 11:3 jest wspomniane, wspomina Paweł, że świat nie został ukształtowany przez zjawiska, tylko przez kogoś, przez Boga. Więc myślę, że jeżeli Jezus jest stricte obrazem Boga, jego czynem w tym świat bezpośrednio, to nie ma to żadnej sprzeczności. Mhm. Moglibyśmy odnieść się tutaj też do pierwszej właśnie tej historii z Księgi Rodzaju, która mówi o stworzeniu. Tam możemy zauważyć, że jest Bóg, który mówi i po kolei pojawiają się tam słowa. Niech stanie się światłość, potem niech staną się inne rzeczy. Mamy ducha, który unosi się nad wodami. Jeśli skonfrontujemy ten tekst na przykład z tekstem z Ewangelii Jana, z pierwszego rozdziału. Tam czytamy, że na początku było Słowo, Słowo było u Boga, Bogiem było Słowo, że przez nie wszystko powstało, a dalej czytamy, że to Słowo stało się ciałem i jest wyjaśnione, że tym Słowem jest Jezus. To Słowo. Widzimy w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju również dużo słów. Widzimy, że Bóg stwarza świat przez Słowo, tak? Później jest wyjaśnione w Biblii, że to Słowo to jest właśnie Jezus. Być może jest to trochę niezrozumiałe i niepojęte, ale taki właśnie jest Bóg. Ciężko na przykład nam to zrozumieć, jak może być, że Jezus jest Bogiem i chodził po ziemi. Ale także nam często trudno zrozumieć na przykład Trójcę. Jak to wygląda. Ale myślę, że to jest właśnie wspaniałości Boga, że najbardziej my możemy poznać Jego charakter przez studiowanie Słowa, przez osobiste doświadczenie, a to, kim On jest, jak to w ogóle wszystko działa, jak On współgra właśnie w tych trzech wspólnych bytach, które są jednym Bogiem. To jest kwestia, którą myślę, że będziemy dopiero rozumieli może w paru procentach lepiej niż teraz, dopiero w niebie. I po to jest tam ta wieczność, żeby studiować Jego głębie, jego moc, Jego siłę i to, kim On jest. Jaki. Mhm. Kwestia jest to jak najbardziej bardzo tajemnicza. Jak i również to, w jaki sposób Jezus oczyścił nas z grzechów. Czy wiecie, w jaki sposób dokonało się to oczyszczenie? Przez przelanie Jego krwi. Kiedy? Na krzyżu. Na krzyżu. Na krzyż. Dokładnie. Czy krzyż Chrystusa jeszcze dzisiaj ma dla nas jakąś w ogóle wartość i znaczenie? Czy jest nam potrzebny? Myślę, Mateusz, że jest dla nas wyznacznikiem to, kim właśnie był Jezus Chrystus, który chodził po tej ziemi z mocą Bożą w ręku, tak to ujmę. Ponieważ tworzył cuda, Bóg tam mu je tak w zasadzie podarował. I to było wspaniałe, jak mogli ludzie patrzeć na to, jaką wspaniałą mocą operuje sam Bóg. Czy chociażby przemienienie wody w wino, ożywienie ludzi zmartwych, czy chociażby uzdrowienie trędowatego. Tego nie da się w taki sposób, w taki ludzki czy lekarski, jakikolwiek by nie był, sposób wyjaśnić. Wystarczyłoby powiedzieć, że Bóg jest po prostu niepojęty. Tak, i właśnie ten Bóg, który ma tak wielką moc, stwierdził, że odda życie za człowieka, człowieka, który zgrzeszył, człowieka, który był tak niewdzięczny względem Boga, a Bóg postanowił zgotować mu ratunek i sam oddać swoje życie. W liście do Hebrajczyków poruszona jest jeszcze jedna, wydaje mi się, bardzo trudna kwestia, i znajduje się ona w wersecie 5 pierwszego rozdziału. Tam znajdują się takie słowa, że Bóg mówi do swojego syna: ty jesteś moim synem, ja cię dziś zrodziłem.
O jakie zrodzenie tutaj chodzi? Czy chodzi tutaj o zrodzenie Jezusa z Marii? I właśnie kwestia, czy to chodzi o narodzenie z Marii, to myślę, że nie jest to, nie chodzi o to, ponieważ jak jest napisane w Dziejach Apostolskich w 13 rozdziale i 30 wersecie do 33, jest tam wskazane, że chodzi o zmartwychwstanie, o znak Jonasza. Tutaj jest uwydatnione to usynowienie Jezusa i wskazanie na niego jako zrodzenie. Mhm, dziękuję. A czy zrodzenie oznacza, że Chrystus nie jest Bogiem? Myślę, że odpowiedź na to twoje pytanie można znaleźć w tekście, o którym już wcześniej wspominałeś. Między innymi można go znaleźć w Jana 1:1-4 i pozwolę go sobie teraz przeczytać dla przypomnienia. W początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi. I widzimy w tym tekście, że ten tekst idealnie potwierdza odwieczność Jezusa razem z Bogiem. Dziękuję. Czy ktoś może jakoś bliżej by nam jeszcze wytłumaczył, dlaczego ten tekst potwierdza tę odwieczność? No to ten tekst jest właśnie takim dowodem na to, że Bóg jest po prostu odwieczny, ponieważ jak mamy napisane, na początku było Słowo, a Bogiem było Słowo. Mhm. Tak jest. Bóg, Jezus, który jest określany jako Słowo, był od zawsze, był na początku, był i jest Bogiem. Właściwie czasami można było się zastanowić, czy można o Bogu powiedzieć, że był, tak? Bo Bóg po prostu jest. Ale rzeczywiście Jezus jest również pełnoprawnym Bogiem. Nie jest to żaden mniejszy Bóg. Chociaż niektórzy ludzie czasami nazywają Chrystusa mniejszym Bogiem, chociaż niektórzy ludzie próbują nieraz odebrać Chrystusowi jego boskość. I było to często w spore w Kościele, szczególnie w pierwszych wiekach. Dyskutowano i zastanawiano się nad tym, czy Jezus od zawsze był Bogiem, czy może nie został kiedyś uczyniony Bogiem w pewnym momencie. Albo stworzony po prostu. Albo stworzony. Czy może ktoś z was pamięta jakieś z takich sporów teologicznych? Spór dokładnie dotyczył Arian, którzy nie wierzyli w to, że Jezus był Bogiem i został po prostu zrodzony. Mhm, tak jest. I Arianie używali różnych stwierdzeń, na przykład mówiąc, że był czas, kiedy go nie było, kiedy Jezusa nie było. Spór został rozwiązany na soborze w Nicei i tam przedstawiono takie nicejskie wyznanie wiary. Czy ktoś z was mógłby przeczytać jego fragment? Wierzymy w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, zrodzonego z Ojca. Jednorodzonego to jest z istoty Ojca, Boga z Boga, światłość ze światłości, Boga prawdziwego z Boga prawdziwego, zrodzonego, a nie uczynionego, współistotnego Ojcu, przez którego wszystko się stało, co jest w niebie i co jest na ziemi. Tych, którzy mówią, był kiedyś czas, kiedy go nie było, lub zanim się narodził, nie był, lub stał się z niczego, lub pochodzi z innej hipostazy, lub z innej substancji niż Ojciec, lub że Boży Syn jest zmienny i nieprzeobrażalny. Tych wszystkich powszechny i apostolski Kościół wyłącza. Dziękuję. Pojawiło się tutaj dużo ciekawych stwierdzeń o postaci Pana Jezusa. Na przykład to, że Pan Jezus jest współistotny Ojcu. I list do Hebrajczyków na przykład odnosi się tutaj do Chrystusa, mówiąc, że Chrystus jest odbiciem istoty Boga. To jest coś zdecydowanie więcej niż na przykład człowiek. Bo co człowiek ma wspólnego z Bogiem? No jest jego obrazem. Tak jak mamy właśnie to opisane w Księdze Rodzaju, gdzie Bóg stwarza człowieka, to właśnie jest napisane. Jest napisane, stwórzmy człowieka na obraz nasz. Jest po prostu żywym obrazem Boga. Tak, człowiek został uczyniony na Boży obraz i na Boże podobieństwo, a Chrystus nie jest obrazem Boga, Chrystus jest odbiciem istoty Boga. To jest coś znacznie więcej.
Również pojawiła się tutaj kwestia tego zrodzenia. Jakkolwiek trudne i może niezrozumiałe to może dla nas być, to jednak zrodzenie nie oznacza stworzenia. Nie oznacza, że Chrystus jest właśnie stworzony, tak, na obraz Boga, jak na przykład ludzie, tylko to zrodzenie, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, odnosi się właśnie do kwestii zmartwychwstania. Na początku mówiliśmy o tym, że ludzie zgrzeszyli, ale Bóg nie zostawił ich samych i obiecał im potomka. Ten potomek przyszedł po raz pierwszy na ten świat, dokonał oczyszczenia z grzechów i zmartwychwstał i dał nam nadzieję. Teraz oczekujemy na drugie przyjście tego samego potomka. I czy możemy być pewni, że wróci, nie zostawi nas samych? Jeśli przyszedł na ten świat po raz pierwszy, jeśli te słowa rzeczywiście są prawdą, to możemy być pewni, że Bóg przyśle go tutaj ponownie, by zabrał nas do siebie. Pomódlmy się na koniec. Panie Boże, dziękuję Ci za ten czas, który teraz mieliśmy, za to studium, że mogliśmy się pochylić nad Twoim słowem. Panie Boże, proszę Cię, daj nam właściwe zrozumienie i również taką chęć do dalszego studium. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. 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 To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję bardzo za to, że uczestniczyliście razem z nami w tym studium. A teraz pozostało mi tylko zaprosić Was na następne studium za tydzień pod tytułem Jezus, nasz wierny brat.